Babcia! To jest nasz skład. My nie mam głosu. Proszę, czy wy jesteście tajemniczyli? Nie lubię ludzi, okej? Okay? 10 zł. Oceniam 7 na 10. Ale to jest nasz skład. Co wam powiem? No ogólnie przeprowadziliśmy się do Warszawy i mieszkałam w Polsce. To jest very outfit, tej panterka normalnie. I like it, like basic, but gdzie? Casual, love that. Mogę pomachać? To są te na urodzinę. W ogóle masz okulary. Kochani, mango vegan street food, burger, kalafior. O mój Boże, o, jest taki piękny. Girl. To jest taka część, taka... Dosłownie nie kontaktował. Weź swój balsam z poduszka. To jest lustro? Nie ma to lustra. Nie! I co, masz ten balsam? Kochana! Ej, słuchajcie, ostatnio byłam w próbie i była dopiero, która wygląda jak Free Marlena. 1:1. No i idziemy na party, w sensie do po prostu jakiś, nie wiem, kawiarni, Book Cafe, idziemy do Book Cafe słuchać Kwiat Jabłoni. Slay! O, nie powiedziałam Slay, a jest 2:24. Pani Bolcie na głos. Halo. Czy tędy? Kochani, po raz drugi hala koszyki. Tutaj kupiłam mojego burgera, w którym jestem zakochana. Przepraszam, przepraszam, czy wy jesteście tajemniczy Lady 723? Nie mówimy do niczego. Zobaczcie, jaka to jest fajna ściana w toalecie. Lustro jest najlepsze. Ale jednocześnie zawsze wydawało mi się mało muzyczna, więc... To był Kasi pomysł, żeby się w ten sposób nazwać. Te piosenki w ogóle nie były emitowane w komercyjnych stacjach radiowych. Ani Radio Z, RMF, zapomnij. SK, nie, w ogóle nawet... Zobaczcie, piękne neoniki. Ja. No, kochana nadal myśli, że jest w Nowym Jorku, ale niech tak myśli, dobrze. Good for her. Manifestation is real. No, oni powiedzieli, że ja. No, to było takie... No bo słuchajcie, ogólnie wywiad był bardzo fajny, ale powiedzieli, że jeśli naprawdę coś bardzo chcesz, to nie zawsze to dostaniesz, to się nie zawsze uda. I byłam jak... No. It will work out. Czekaj, tu nie, ale to nie może być. Weźmy tu. No, ale ja teraz dawno nie miałam takiego wieczoru w Warszawie. Na spokojnie z kimś idę, nie z jakimiś torbami i z walizkami, tylko tak na chillu. Bo ostatni raz jak byłam na wyjeździe, to byłam takim zabieganym, a ostatni raz w Warszawie byłam na jednym dniu. Nie, mój ostatni wyjazd to odbiegam, ja dosłownie odbiegam. I walizka pod kawkę, wielka prawa. I nawet jak z kimś, to te wszystkie spotkania było tak jedno po drugim, jedno po drugim. Chwila dla mnie i wszystko było strasznie zaplanowane, a teraz czuję taki spokój. Jak stanęłaś na chwilkę, to się w centrum Warszawy. O, nasze ulubione miejsce.
jak jest tak, za, że za dużo się dzieje, to jakby było fajnie, ale zmęczenie. Też tak. A teraz jak tylko jest taki na chillu, to będzie bardzo. Mhm. I firma stawiała. No, może nie będzie na chillu, ale niedziela będzie też na chillu. Będzie fajnie. No, myślę, że wiemy spoko. Kochani, model podgrzał? Pięć na 10, sorry. On masz mokry. Ombre. Welcome Dali Das, I don't know, Vera przed chwilą krzyczała jak jakaś wariatka. I tutaj jest jakaś, nie wiem, hurtownia aut i tam mega buszy. Śmietnik. Jakieś tabele, pomiędzy tymi tabelami są zwłoki. Że właśnie tu jest taki stary magazyn, a to jakiś taki park, który ma być takim pozorem, że wszystko jest okej. Oh, witamy, welcome, wszystko jest okej. Okay. F50. You're safe. Oh, to jest Bristly. So me, with me. 8. Dobrze, że nie jest. 6. No, jeszcze tutaj. Ale... Babcia! I don't know, maybe. Że ludzie jeszcze śpią, a ja już jestem taka. No, tak. Taki spokój fajny. Jakieś ciemno. To się jakby była noc. Jakbym nie spała. Pani, ja myję zęby, przepraszam. Proszę, że taki akcent. Myślałam, że będzie ciekawiej. No to było takie. To jest mój outfit na sesję, kochani. Mamy cię 8 stopni, ale się nie poddajemy. Jaj. Damn. Ja mam sobie śniadanie. Proszę. Co? Jeszcze do mnie tak wysyła. Ja taka, wiesz. Guys, tutaj podobno jest bardzo smacznie. Jest mega smacznie. So let's try it. I think we are in heaven now. Ocenka. I love it. Jestem pierwszy raz w tej ulicy i te wszystkie kamieniczki są naprawdę mega cute. Bardzo jest ładnie. Jest tak spokojnie, dosłownie za tymi kamienicami jest stare miasto i się to już dzieje. Ale to jest tak, jakbyście weszli totalnie gdzieś indziej. Podoba mi się
tutejsza aura. To są vlogacje. Vlogacje. Dzisiaj jesteśmy na sesji zdjęciowej z Miką Marcinkiem. Wow. Yes. Pozdrawiamy. Was, dobry fotograf. 10. I modelka też, oczywiście. Tak jest, oczywiście. Także Vogue, jakbyś chciał, to my jesteśmy. Luz. Jeszcze możesz dojechać na ten fashion week. No, dokładnie. Powiedzcie słowo. O tak właśnie, no mnie jest takiego. O, no, no, o tyle wystarczy. I przyjmam jedzonko. Robimy test. Nie mam głosu. Ja. Może mi dasz nagrywanie? No nie, co? Dobra, inaczej to zróbmy. Ona już spróbowała. To jest też fake. Musisz jakiś voice over na mnie zrobić. Nice. Stoi sentado, alhala kosiki. Con mi amiga como comida de ese restaurante aquí, que es a mami, kochana, tam tej restauracji. Si. Si. Koniec. Teraz włoski. Buongiorno. Zryzuj widzów. Widzowie, na ten głos to każdy padnie. Jestem taka aspołeczna. Nie wiem, co chcesz osiągnąć. Nie lubię ludzi, okej? Okay? Nie lubię ciebie. Nie lubię ludzi. Lubię dobra, siebie. Teraz moja strona. Twoja w sensie. Natalia powiedziała, że nie lubi ludzi i że mnie nie lubi. I wy mnie spytacie, jak się z tym czuję? Zimno mi trochę. Nie mam głosu, więc nie lubię ludzi. Masz ten kącik. Tutaj piszesz imię osoby, jaką chcesz zmanifestować. Tutaj czemu do ciebie dzwonią. Tutaj z czym do ciebie dzwonią. Czy nie wiem, z propozycją na wyjście, coś takiego. I tutaj piszesz 3 razy. Zadzwonili, zadzwonili, zadzwonili. Albo napisali, napisali, napisali. Zawsze chciałam. Polecam. Nie. Ludzie się nas patrzą, się nas śmieją. Ale dobra, nie się patrzą, nie się patrzą. Na gwiazdę się patrzą. Dzisiaj też nam... Pięknie. Kochani, nasz ostatni dzień, jakość, halo, przepiękna pogoda, tutaj przywita 0 chmur. A! 10:10, kochani, wychodzimy. Nie zwracajmy uwagi na to. Na urok kupowania ubrań w lumpie, że mogą być zajebiste, ale mogą być dziury. Nikt nie widzi. Nikt nie widzi. Okej, jesteśmy w Nowym Jorku. Ej, ale fajnie to wygląda tutaj. A zrób z tej perspektywy. No właśnie. W ogóle po tej sesji mam taką motywację, inspirację do wszystkiego, a muszę uczyć jakieś matmy, która mnie w ogóle nie interesuje. To jest spoko, ale to jest strata życia na...
Tak, kochani. Co jesteś ty? Co są emocje wokół ciebie? I jak odczuwasz smutek, to przyciągasz smutek do siebie, nie? I się go trzymasz. I to od ciebie zależy, czy ty go puścisz, czy nie. To jest od ciebie zależy, czy go zastąpisz szczęściem. Tak? Bo możesz sobie grać te negatywne emocje i negatywne wspomnienia. I to od ciebie zależy, czy je będziesz kładła na pierwszym planie. Czy to jest to, co ci będzie grało w głowie, czy to, co sprawia ci szczęście. No, jakby nie okoliczności, lecz to, co mamy w środku, no. Możemy kontrolować. To dokładnie. Może być okropna sytuacja, ale nie możemy być szczęśliwi. No. I niestety ludzie tego nie rozumieją, albo nie chcą rozumieć, co sobie robić. I uważają, że będę szczęśliwa, gdy. Będę szczęśliwa, gdy dostanę to. Będę szczęśliwa, gdy nam się dobie te. Zamiast jakby jestem szczęśliwa, bo jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, bo żyję. No. I to jest twój priorytet. Jakby, okej, okay, gdyby to się stało, sprawiłoby mi to szczęście, ale nie znaczy, że bez tego nie masz swojego szczęścia. A, że bez tego nie mogę żyć. Widać? Widać. Róbcie to, co sprawia wam przyjemność. I pamiętajcie, nic się nie zmieni, jeśli nic się nie zmieni. Wy musicie się zmienić. Wasze myśli muszą się zmienić. Dokładnie. Wtedy otoczenie, wydarzenia będą się zmieniać. Nie dostaniesz szóstki, jak nie usiądziesz i nie nauczysz. Nie spotkasz nowych ludzi, jeśli nie wyjdziesz i nie będziesz bardziej otwarty. Nie będziesz bogaty, jeśli będziesz mówić, hej, jestem bogaty, a będziesz leżał i oglądał TikToki. Dokładnie. Nie będziesz bogaty, jeśli... Dobra, wydawanie. Ja tutaj mam teorię. The money you give out doubles and comes back to you. Yes, exactly. No. Exactly. Kochani, ja potem będę tak bogata, że kupię kamerę. I te vlogi będą 100 razy lepsze. Ja chcę. Ja chcę być youtuberem z LA. Jeśli mi w życiu nie wyjdzie, to naprawdę jadę do LA i zostaję youtuberem. Moje życie jest tak interesujące, ja mogę gadać godzinami. Ale ja teraz też. Nie. Gdyby ktoś słyszał mój głos. Ale jesteś jakby w stanie poświęcić swoją prywatność i robić takie live vlogi po prostu z twojego codziennego życia. Miałabym swoje limity. No tak. Ja bym się nie dzieliła wszystkim, ale tymi częściami mojego dnia, które... Nie pokazywałam też tylko pozytywnych, bo każdy ma negatywne momenty w swoim życiu. Ale wtedy bym pokazywała moje mądrości, jak się tym w ogóle nie przejmować. Ja też. Ja przyniosłam, mam tyle tych naklejek. Ja mam taką całą rolkę tych takich kociaków. Pamiętam, jak się spotkałyśmy pierwszy raz i zrobiłaś sobie paznokcie i wiesz co? A teraz nie masz drugi? Już co czuję. Jest taki sam. If you wanna have nails, don't be a model. Spadło nam coś. Co tam spadło? Słuchajcie, powiedz to, co się stało, jak nakleiłaś. O, ja mam... to jest mój fake Icos, to jest Pulsus. Jest obklejony w Jezusa. Jak nakleiłam te naklejki, przestał się ładować. Włączyła się na nim blokada. I ja myślałam, że on się po prostu zepsuł. I byłam potem w Zakopanem, gdzie kupiłam tego Pulsa. I na krupówkach, jeśli wiecie, to są krupówki, chodzili faceci, reklamowali to i ja takie, no mu się popsuł, a on powiedział, nie, po prostu jest blokada włączona. I ja takie, no Jezus mnie zablokował. Jezus mnie zablokował. Jezus cię kocha. Jezus mnie kocha. Jezus bieżąca? Nie. A ty? To jest ja wierzę w coś, sensowne. Ja wierzę w coś, ale nie wiem, czy to Jezus. Jezus, znaczy inaczej Bóg, bo Jezus jest tam też. Tam postać, nie wiadomo czy ona prawdziwa, I don't think so. God is a woman. Wszechświat to jest pusty Bóg, tylko że ludzie potrzebują większego zobrazowania i tak. Historii o tej, o tym żeby stworzeniu. W tym wierzy, tak, wierzy. Dokładnie, bo nie wszyscy mogą, bo wszechświat jest tak naprawdę wszystko, a nie wszyscy mogą wierzyć we wszystko i jakby modlić się do wszystkiego, bo to tak. Nie ma dla ludzi najmniejszego sensu. No, dla niektórych. I też to czasami, znaczy, no tak, ale do większości. No. Większości. Dla mnie też to czasami jest trudne modlić się do tak naprawdę nie wiem czego, więc czasami są takie momenty, właśnie mam obrazek Jezuska w pokoju, no. Są takie momenty, że ja po prostu klęczę i się modlę i taka będziesz prawdziwa chrześcijanka, która chodzi do kościoła, albo która po prostu zna tę religię i faktycznie to, o co się modlę, to ja to dostaję i po prostu potem mówię dziękuję Ci Panie Boże, dziękuję Ci Maryjko, aczkolwiek wiem, że to jakby...
I mogłabym powiedzieć, że wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół. Tak, dokładnie, ja mam tak samo. Dla mnie, to nie wiem, czy to jest koniecznie, wiesz, facet z długimi włosami, ten, ale ja wierzę, symbol że... Symbol dla mnie. Tak, jakaś wyższa siła, która jednak coś musi operować tym światem. To nie jest tak, że my po prostu sobie żyjemy i my sami o wszystkim decydujemy, bo tak nie jest. Wszystko się dzieje z jakiegoś powodu. Fizyka kwantowa, ile już powstało tych książek. No. To już jest poniekąd dobrze. To jest niemożliwe, że po prostu któregoś dnia była eksplozja i nagle są ludzie. Tak nie było. No, na pewno nie była Adama i Ewy. Ludzie patrzą tylko na cel, nie patrzą na drogę. Jeśli ja chcę wygrać olimpiadę i mówię sobie, że będę tylko zadowolona, jeśli dostanę pierwsze miejsce, złoty medal. Co się nauczę z drogi? Co się nauczę z tej determinacji, z tej wiedzy? Że się bardzo uczyłaś, a na koniec nie wyszło, więc jesteś kurna warta. No, dokładnie. No. Ale to nie o to chodzi. O to chodzi, że się postarałam, przyłożyłam, uczyłam masz się. Masz wiedzę. Masz wiedzę. Doświadczenie. Dokładnie. I następnym razem się uda. I sobie to wmawiasz. A jak się nie uda, to następnym razem. Nie wolno się poddawać. Poddanie się to jest takie straszne strata twojego czasu. Tyle czasu spędzasz na czymś i chcesz się poddać, ponieważ za pierwszym razem czy za drugim ci się nie udało. Jest tak głupie. Swój czas, energię. No najwidoczniej, jeśli ci się nie udało, to następnym razem musisz się dwa razy mocniej postarać. I to tyle. I uczyć się na błędach. No. Nie wracać. I też często jest tak, że ludzie cały czas wybierają swoją strategię, jak osiągnąć cel. I cały czas się tego trzymają. I oczywiście, że wszystko wymaga czasu. Ale jeśli coś jest, bo inaczej, tutaj chodzi o to, że coś jest efektywne, a nie o to, że coś jest długotrwałe. Jeśli coś ci w ogóle nie przynosi efektów, to musisz to zmienić. Bo jeśli będziesz powtarzała, to ty nie pójdziesz dalej. Trzeba się nauczyć ze swoich błędów. No. A najlepiej się uczyć z błędów innych. No, bo wtedy... To jest najlepsze. No, trzeba je pamiętać, trzeba się dopytywać i być uważnym. Prawda. Według mnie ludzie czasami dają zajebiste rady, ale sami się ich nie słuchają. Jakby ja mam koleżanki, które jak coś mi się stanie, ja kocham słuchać innych opinii. I ona mi powie, powinnaś zrobić to, chyba idź, nie wiem, podoba mi się ktoś. Ona mówi, idź, zapytaj się, bądź otwarta. A potem ona ma taką samą sytuację. I ja takie, kochana, czy pamiętasz, co mi mówiłaś? Tak gdzie? Gdzie ta energia? No ja się właśnie staram nie dawać rad, jeśli ja sama... Tak. Pasuje. Znaczy, czasami no, do swoich rad potrzebna jest odwaga. Tak, prawda. I może takie bardziej przekonanie, że jeśli powiesz komuś, kto to zrobi, to może wtedy... Dobra, w taki sposób bardziej. Ale jeśli nie bierzesz w swoje rady, to po co je dajesz? Może ktoś inny uwierzy. You never know, ale patrzcie na drogę, kochani, nie na sam efekt. No, patrzcie na drogę. Jeszcze mogę powiedzieć, że tydzień temu szłam na gitarę. Nie byłam bardzo skupiona na tej drodze, prawie mnie tramwaj potrącił, więc... Też tak ostatnio miała podzielność uwagi. To jest mit, nie ma czegoś takiego. Dosłownie pójdźcie sobie na lekcję psychologii, nie ma czegoś takiego. Dosłownie. Jakby nasz mózg nie jest w stanie myśleć o dwóch rzeczach na raz, a jeśli próbujemy to robić, to po prostu jakbyśmy go wysunęli, jakbyśmy tam płytę tak zdzierali. Tak samo. Branie mózgu, scrollowanie TikToka, top of the top, jeśli chcecie sobie zniszczyć pamięć, no. Tak, bo co chwilę się zmienia wątek. Tak, i nie możesz wytrzymać na przykład 10 sekund, tylko przebijasz co chwilę. No. I na przykład jeśli coś oglądasz w galerii, to nie możesz przebijać. Jeśli z kimś rozmawiasz, to musisz zmienić szybko temat. Jeśli oglądasz film, nie obejrzysz film, bo trwa dłużej niż 3 sekundy. No. Strasznie jest. I nie możesz się skupić na przykład na lekcji, bo musisz coś scrollnąć. No, bo co chwilę musisz zmienić. No, nie wszystkich interesuje, wiesz, książki o wszechświecie, czy o myśleniu, ale czytanie nawet najgłupszych, nawet romansino, bo ja na przykład kocham romansino, sobie czasami przeczytać. Jakby, wiesz, sobie wsadzę gdzieś tam. To jest fun, bo ty jakby też ćwiczysz swoją wyobraźnię, to jest bardzo ważne, swoją kreatywność. Dokładnie. Bo jak ja na przykład czytam romansino właśnie, to ja
każdym przeczytaniu romansiego, to się człowiek bym obejrzała film z tego, tak, a nie tak, czytała. Tak. I że człowiek bym była w tym świecie, jakby tak. Ja każdą książkę bardzo przeżywam, jak skończę książkę, ja o niej myślę. Stanę się z główną bohaterką i tak trochę zaobierz jak ona i tak trochę myślisz, co nie? Tak, 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 no. Dokładnie. Dlatego to jest też ważne, żeby czytać i oglądać ludzi i rzeczy, które ciebie inspirują. Osoby, którymi ty się chcesz stać, jakby osoby, które dają ci poczucie, że siebie ulepszysz. Na przykład ja dlatego followuję mega dużo, nie wiem, dziewczyn, które jest taka jedna mega zajebista dziewczyna, Eden na TikToku, która żyje po prostu moim innym życiem. Chodzi do fashion school, mieszka w Nowym Jorku, ubiera się za jeździ, wyśledź ją. Ja oglądając jej YouTube'a i jej TikToki, jakby ja się wczuwam w to, ja takie, to będę ja w przyszłości. Tak, bo też trzeba rozróżnić nic nie robienie i oglądanie życia innych od inspirowania się tak. Innymi. I jakby, jeśli ty nie oglądasz, nie masz takiej inspiracji i nie oglądasz na przykład filmików właśnie z dnia w New Yorku powiedzmy czy coś, to ty nie wiesz, jak wygląda taki dzień i ty nie wiesz, co sobie wyobrazić. Więc trzeba jednak czasami sobie wracać z takich rzeczy. Jak myślę, że raz na jakiś czas chcę przypominać, oglądając takich ludzi, którzy żyją twoim życiem, żebyś pamiętała, jak to wygląda. Tak. Motywacja to jest gówno. Tak. Trzeba mieć dyscyplinę. Dyscyplinę. I nawyki, które cię prowadzą do tego, że masz tę dyscyplinę. Ludzie szukają motywacji, a czego faktycznie powinni szukać, to dyscyplinę. Ja nienawidzę, jak na przykład jest na Instagramie, jak się zmotywować do tego i tego. Nie. Jak podbudować swoją dyscyplinę? Plan. To musi być plan, nawyk. I też fajnie sobie żyć, że wiecie, nie tak na siłę, że robisz wszystko jako robot, ale jednak nie będziemy musieli mieć rutyny, bo obecnie trochę wariujemy. I jeśli chcemy osiągnąć jakiś cel, to musi być jakaś rutyna, która kroki, które tego prowadzą. Nie tylko zrobić rano, po prostu sobie wypisać A, B, C, a najważniejsze B, takie na drugim planie C, takie podstawowe, które robią rzeczy, co nie? Po prostu w taki sposób myślę, że no, osiągniemy to, co chcemy. Też planowanie naszego czasu. Planowanie czasu, ta umiejętność jest najważniejsza, bo czas jest, jakby nie jesteś w stanie zatrzymać czasu, a wszystko inne jest w stanie ogarnąć, zrobić wolniej. Tak, niektórzy potrafią wstać rano i dosłownie nic nie zrobić i powiedzą sobie, dobra, za pół godziny wstanę. Czemu za pół godziny, czemu nie teraz? Wstawanie to też jest, ostatnio oglądałam Matyldę Pacewicz i ona mówiła, że jeśli masz godzinę na sobie na szóstą i wstaniesz o szóstej, się obudzisz ze swojego snu REM, czyli tylko takiego głębokiego, regeneracji i tak dalej. I nastawisz budzik, że drzemka za 10 minut cię znowu obudzi. Ten dzwonek za 10 minut cię znowu obudzi, to ty już zaczniesz zapadać w ten sen REM i od nowa wstaniesz, będziesz mniej wyspany, jakbyś stanął przed korzystaniem. Bardzo ważne jest też planowanie swojego snu. Ja ostatnio się wybiłam z tego rytmu i naprawdę odczuwam różnicę. Nasz cykl snu jest po 2,5 godziny. Jeśli wstaniesz dokładnie pod koniec tych 2,5 godziny, już o wiele lepiej wyspana. No, a tu w Gdańsku. Brenda. Dobra, to jest test. Kochanie, miałam nic nie kupować, ale chyba kupię dużo rzeczy. Ale ten top sobie odpuszczam. Odpuszczam sobie ten top. No ale spodnie, no spodnie, futro, biżu. Guys, kocham, bardzo kocham. Super. Ej, nie wiem, nie widziałam go jakoś, albo, no, twoje. Definitely. Kochani, Russian girl today. Berka też sobie kupiła futerko. Mega nice. Koniec zimy, ale w końcu mam futro. Doczekałam się. O, metro przyjechało. Będą wysiadać. Kochani, proszę. No, bez tych okularów. Nie, wszystko przyjmę. Kojarzy mi się to z moim początkowym odkrywaniem siebie i Warszawy. Przed wyjazdem do Paryża. Bardzo poetyckie. Moja ręka. Nie ma takiego cienia.
Dobra, kochani, ogólnie to my tutaj przyjechałyśmy, ona przyjechała w swoim futrze, ja przyjechałam w mojej buchowej kurtce, ale miałyśmy w głowach te futra, więc manifestation is real, like I said before. I ja, oceńcie, jak wyglądamy. To jest najlepszy wyjazd do Warszawy, jaki miałam. So, see you in April. Maybe. Tak, my w ogóle myślimy, że jesteśmy w Nowym Jorku, bo jesteśmy trochę delulu. Tak, bo ale... mamy Frank Sinatra, New York State of Mind i... Tak, tak, tak. I jeszcze... Po co komu kluby albo bary, skoro możecie dosłownie zabrać swoją kompankę pod rękę i na słuchawkach puścić New York na mieście. I sobie lepiej. Zaoszczędzacie, macie super wspomnienia. Jest śmiesznie, ludzie nam spatrzą. Yeah, famous! Kochani, jest pełnia, manifestujemy positive energy only. Staj się modelką. Yeah, you go girl! W ogóle, jak my robiłyśmy zdjęcia w metrze, to poprosiłyśmy jakiegoś gostka i on nam tak zaczął robić zdjęcia, wyglądał mniej więcej tak. Super! I są super! Let's check our Instagrams. Nie, teraz dałam taki vibe jakiś tej influ, a ja tutaj średnio. Ale tak. Dobra, chodźmy, bo się spuścimy na pociąg. O, pyski tu. O, chodź. I myślałam sobie się o tym, ile jest różnych możliwości i jakby o świecie, o całej planecie dosłownie, ile się dzieje w tym momencie i ile jeszcze mnie czeka. I tak sobie to myślałam, tak się uśmiechałam, świeciło słońce, wszystko było super. I nagle przyjechał samochód i miał z tyłu tą taką specjalną rejestrację z napisem świat 777, a 777 to są moje ulubione cyfry. I to było takie... Wow. To było... Jezus, jak ja to zobaczyłam, to... Wszystko się łączy. Wszystko się łączy. Ale to jakby rozumiem. Naprawdę zobaczyłam, jak